Gadający świstak. Moi drodzy, witam Was w drugiej części powtórzenia, która będzie poświęcona, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, kulturze i religii judaistycznej, czyli wierze Żydów. W skrócie. Znaczy nie w skrócie, po prostu wierze Żydów. Jest jeden Bóg i nie do końca wiadomo, jak on wygląda. Judaizm wprowadził bardzo dużo nowości do tematu religii. Po pierwsze, Bóg żydowski, którego moglibyśmy nazwać Adonai, moglibyśmy nazwać Jehową, moglibyśmy po prostu mówić na niego Bóg, bo w zasadzie tak jest nazywany, Wszechmogący na przykład. To jest Bóg, który nie ma postaci. To znaczy, on do swoich ludzi mówił, ale nie wyglądał. Jeśli powiem na przykład Thor, no to wiadomo będzie, że zobaczymy wielkiego faceta z rudą brodą i młotkiem. Jeśli powiem Ganesz, to będzie gruby gościu jadący na szczurze i zamiast głowy będzie mieć ludzkiej, będzie mieć głowę słonia. Jeśli powiem Bóg żydowski, nie ma żadnego obrazu. I to było bardzo nowe, że jeśli ktoś zapytał Żydów, jak wygląda ich Bóg, oni po prostu mówili, no nie wiemy, ale ten Bóg do nas mówi. I skoro do nas mówi, to my możemy wykonywać jego wolę. Był taki gość, który nazywał się Abraham na przykład i on usłyszał od Boga, słuchaj, musisz wyjść z domu i iść chodzić przez pustynię całe życie. No i Abraham to zrobił, bo usłyszał w głowie głos Boga. Ale gdyby ktoś go zapytał, jak miał ten Bóg wyglądać, nie wiadomo. Wszystkie próby ukazania go były raczej takim drobnym śladem. Pojawiał się jako słup ognia, pojawiał się jako palący się krzak, pojawiał się jako lekki wiatr. A poza tym, jeśli stawał między ludźmi, to raczej za pomocą swoich wysłanników, czyli aniołów. Tak przynajmniej mówią o tym historie. Czyli po pierwsze, Bóg nie ma postaci. Bóg jest tylko imieniem, Bóg jest tylko głosem i Bóg tylko w swoich działaniach pokazuje się ludowi. W związku z tym jest bardzo osobistym Bogiem, mieszkającym raczej w uchu i w sercu, niż w posągach na przykład. Grzech. Druga sprawa jest taka, i tutaj musimy cofnąć się na chwilę do raju, w którym mieszkał Adam i Ewa i z tego raju, jak pamiętacie, zostali przez Boga wyrzuceni, bo złamali jedno z jego praw. I kiedy wylecieli z raju, okazało się, że oni i wszystkie ich dzieci są jakby troszkę w gorszym położeniu. I na zasadzie by już nie mieszkali w raju, już nie mieli takiego kontaktu, że o, tu sobie jesteśmy, a tutaj Bóg przychodzi. Więc było im gorzej. I ten stan, w którym oni się znaleźli, gdzie było im ciężko, że musieli pracować na to, żeby przetrwać, że kobiety, kiedy rodziły dzieci, bardzo je wszystko bolało i tak dalej, to był bardzo ciężki stan. I ten stan nazywa się w religii judaistycznej grzechem. No i teraz ludzie, wszyscy, którzy się rodzą, mają taki gorszy stan, taki grzech pierworodny, tak? No i teraz jest pytanie, co zrobić, żeby było im lepiej? Co zrobić, żeby w jakikolwiek sposób powrócić do kontaktu z Bogiem? Cześć, jestem Bóg. Cześć, jestem człowiek. Może byśmy się znowu zaprzyjaźnili? No dobra, jak to zrobić? No i jak to zrobić? To jest bardzo ważne pytanie. Przymierze. Otóż Bóg wpadł na taki pomysł, że on, skoro ludzie zepsuli, to on zacznie trochę naprawiać. I wybierał sobie spośród ludzi takich, z którymi wchodził w umowę. Taka umowa nazywała się przymierzem. To znaczy Bóg obiecywał na przykład, że o, twoje dzieci będą tworzyły wielki naród i ja będę temu narodowi zawsze sprzyjał. A w zamian za to ty musisz na przykład wykonywać pewne obowiązki. I pierwszą osobą, z którą Bóg zawarł takie przymierze, był Noe, któremu obiecał, że na świat już nigdy więcej nie spuści potopu. Drugą osobą, o wiele ważniejszą, był Abraham. Abraham to był gość, od którego zaczyna się historia narodu żydowskiego. Bóg właśnie kazał mu wyjść na pustynię, obiecał, że będzie mieć dzieci i z tych dzieci powstanie wielki naród i temu narodowi zawsze będzie sprzyjać i w ogóle uzna, że to jest jego naród, taki najfajniejszy na świecie. No i w zamian za to Abraham musiał się po prostu obrzezać. Co znaczy obrzezać się? To jest trudny temat. Ale chodziło o to, że trzeba było wziąć siusiaka i kawałek tego siusiaka. No i ten kawałek odciętej skóry znaczył, że ktoś przynależy do tego narodu. No i Bóg, jak obiecał, tak zrobił. Dał Abrahamowi dwóch synów. Jeden, który był prawowicie jego synem, nazywał się Izaak, drugi nazywał się Ismael i zapamiętajcie to imię, bo jeszcze o nim będę mówić, ale w następnym odcinku. No dobra, no i z tego Abrahama zaczął powstawać naród, olbrzymi naród, on był tak wielki, że w pewnym momencie, kiedy przeniósł się do Egiptu, zajął tam bardzo dużo przestrzeni, Egipcjanom się to nie podobało i uczynili z narodu żydowskiego niewolników. I tutaj zaczyna się najważniejsza część
historii narodu wybranego. Był taki facet, który nazywał się Mojżesz. I Mojżesz wziął wszystkich, którzy mieszkali jako niewolnicy z Egiptu, przez morze ich przeprowadził i przez 40 lat chodził z nimi po pustynię, żeby znaleźć drogi do ziemi, którą Bóg obiecał dawno, dawno temu Abrahamowi. No i pewnego dnia dotarli do góry, która nazywała się Synajem i tam Bóg postanowił zawrzeć najważniejsze przymierze z Żydami. Prawo. Otóż zaprosił Mojżesza na szczyt góry i dał mu prawo. Pamiętacie, Bóg grzech ten sprawił, że no ludzie sobie nie radzili. Nawet jeśli byli z narodu wybranego, to cały czas się potykali, upadali i było naprawdę słabo. No więc Mojżesz i ludzie, którzy wyszli akurat z niewoli, pomyśleli sobie, kurczę, potrzebujemy jakichś wskazówek. Co mamy robić? Jak mamy żyć? Jak mamy żyć? Jaki jest nasz kompas moralny? Tak, no i Bóg powiedział, dobra Mojżesz, chodź do mnie, ja ci tutaj dam kilka wskazówek. No i dał mu tablicę. I na tych tablicach było 10 najważniejszych wskazówek. Tak zwane 10 przykazań. No ale poza tym, że Mojżesz to był taki gość, który miał bardzo dobry kontakt z Bogiem i podobno był jedyną osobą, która widziała plecy Boga, bo nic więcej się nie udało, no to Bóg dawał Mojżeszowi też inne rady. I te rady, tych rad, nakazów i zakazów, było aż 613. No i te 613 nakazów i zakazów nazywali Żydzi prawem. I przestrzeganie prawa miało pomóc Żydom wieść dobre życie. I jeśli przestrzegali go w zupełności, w 100%, no to mogli się połączyć z Bogiem, tak? To prawo, te 613 zakazów i nakazów, nazywa się halachą. I czy jest możliwe wypełnienie tego prawa w całości, jak wam się wydaje? Odpowiedź nie. I to jest dość duży problem narodu wybranego, tak? Bo naród wybrany bardzo próbował wypełniać prawo, bardzo próbował żyć zgodnie z nim, ale ciągle mu coś nie wychodziło, ciągle mu tak coś się potykało, ciągle mu coś, wiecie, czegoś brakowało. No i w związku z tym ciągle pakowali się w problemy. Bo udało im się dojść do ziemi obiecanej, udało im się zbudować stolicę w Jerozolimie. O tym mieście jeszcze wam bardzo dużo powiem. Tam wybudowali nawet przepiękną świątynię. I ta przepiękna świątynia stała tam bardzo długo, no ale później upadła. Został z niej tylko jeden kawałek, który jest najważniejszym miejscem dla wszystkich Żydów. To jest ściana i w związku z tym, że to jest tylko jedna ściana, oni są smutni i dlatego ta ściana nazywa się ścianą płaczu. Ale przychodzą się tam ciągle modlić. No i takim trochę wychodziło, trochę nie wychodziło. Cały czas jak im nie wychodziło, to przychodzili jacyś najeźdźcy. Atakowali. No i kiedy atakowali ci najeźdźcy i Żydzi trafiali do niewoli, wtedy zwracali się w stronę Boga znowu i ten Bóg im pomagał i to tak trwało i tak trwało i tak trwało. I w międzyczasie powstała taka idea, że pewnego dnia przyjdzie ktoś, kto wyzwoli naród żydowski. Mesjasz. I ten ktoś nazywał się Mesjaszem. I Żydzi do dziś czekają, aż taki Mesjasz do nich przyjdzie. I kiedy przyjdzie, to wszystko ma znowu wrócić do stanu sprzed zjedzenia jabłka. Więc pierwsza nowość, jaka jest, o której już mówiłem, to jest to, że Bóg jest imieniem, jest tylko głosem. I tak naprawdę, kiedy powstała świątynia w Jerozolimie, no to nie mieszkał tam, nie było tam żadnego posągu, ale mówiło się wręcz, że mieszka tam tylko i wyłącznie imię Boga. Druga rzecz, w związku z tym, że Żydzi przez prawie 40 lat chodzili po pustyni, tak, i nie mogli trafić do ziemi obiecanej, Mojżesz spisał najważniejszą rzecz, jaką mają Żydzi, czyli Torę. Tora. To jest Biblia, tak? To Tora to jest 5 pierwszych ksiąg. Podobno zapisał je Mojżesz. I to są księgi, które opowiadają z jednej strony o tym, jak powstał świat, z drugiej strony o Abrahamie i o jego przymierzu z Bogiem i o jego potomstwie, o Izajaku, o Jakubie, o Józefie, no i o wyjściu do Egiptu. Druga księga opowiada o przygodach Mojżesza i narodu wybranego na pustyni, a pozostałe 3 to jest właśnie zbiór prawa. I to jest tak święty tekst dla Żydów, że oni nawet nie dotykają go ręką. Mają specjalny wskaźnik, który wygląda jak ręka, zaraz zresztą zobaczcie sami, który służy do tego, żeby nie dotykać tekstu, bo jest tak święty. Szabat. Żydzi wymyślili coś takiego jak weekend.
To nie był taki zwykły weekend, bo jeśli pamiętacie dobrze, to Bóg tworzył świat przez 6 dni, a 7 dnia odpoczywał. I ten 7 dzień był dla Niego tak super ważny i On nawet powiedział, że to jest świetne i Go uświęcił i pobłogosławił. Inna sprawa, że Żydzi wyszli właśnie z niewoli, więc Bóg, który dbał o swój naród wybrany, postanowił, że zacznie ich powoli oduczać bycia niewolnikami. No i jak tego najlepiej dokonać? To bardzo proste. Wystarczyło kazać im przez jeden dzień odpoczywać, żeby nauczyli się właśnie tego, jak nie być niewolnikami. I dlatego Żydzi mają taki zwyczaj, że raz w tygodniu od piątku o zachodzie słońca aż do soboty, do zachodu słońca, to jest dla nich super święty dzień. Ten dzień nazywa się Szabat i ten dzień to jest taki dzień, w którym oni nawet nie mogą pracować. Tak? Mamy to? Mamy to? Nie mogą pracować. Mają tylko i wyłącznie odpoczywać, mają się regenerować i mają poświęcać swoje myśli Bogu. O, tutaj polecenie dla starszych was i tutaj polecenie dla waszych rodziców, jeśli to oglądacie. Jest wspaniała książka na ten temat. Nazywa się ona po prostu Szabat i niesamowicie ją polecam, bo jest bardzo mądrym tekstem i bardzo łatwo napisanym, więc bardzo was serdecznie do niej zachęcam. Okej, kolejna rzecz. Kuszerność. Tutaj wracając na chwilę do prawa żydowskiego, jest tak, że niektóre rzeczy Żydom wolno robić. Niektóre rzeczy Żydom nie wolno robić. I zapamiętajcie jedno słówko. Jeśli coś jest dozwolone w prawie i mogą na przykład to jeść, jak na przykład wołowina, to jest to wtedy koszerne. A jeśli coś jest niedozwolone, jak na przykład wieprzowina, czyli świnki, to jest to niekoszerne. Koszerne rzeczy są dobre, niekoszerne rzeczy są złe. I przestrzeganie prawa polega głównie na to, żeby omijać rzeczy niekoszerne i robić rzeczy koszerne. Tak? Łatwe, łatwe. Talmud. Dawno temu wiele zawodów, które są dzisiaj, nie istniały. Czujecie, nie? Kiedyś nie było mechaników, bo nie było urządzeń mechanicznych, kiedyś nie było internetu, więc jak prawo miało opowiadać o czymś, czego nie ma? No więc uczeni żydowscy, nauczyciel żydowski to jest w ogóle rabi. Zaczęli dyskutować. Zastanawiać się, dobrze, skoro pojawił się nowy zawód, skoro pojawiły się nowe możliwości, może my byśmy musieli je jakoś przystosować do prawa. No i zaczęły się wielkie rozmowy i próby interpretowania, co znaczy dane słowo w Torze. I komentarze do Tory nazywa się Talmudem. Czyli wszystkie komentarze, które istnieją do Tory, to jest Talmud. No i generalnie Tora plus parę innych pism, które my możemy znaleźć bardzo prosto, bo to cały Stary Testament, czyli prorocy i pisma i Talmud, to jest w zasadzie większość kultury żydowskiej. Diaspora. Jeszcze jedna ważna rzecz związana z samą kulturą, już nie w związku z religią, jest taka, że pamiętacie, tak jak wam mówiłem na początku, Żydzi bardzo często wpadali w tarapaty, byli porywani do Egiptu, byli porywani do Babilonu, częstokroć ich ziemia została najeżdżana przez kogoś innego i oni musieli uciekać. W związku z tym Żydzi zaczęli przemieszczać się po całym praktycznie świecie. No i to było dla nich łatwe, bo nie musieli stawiać posągów, mieli zawsze przy sobie to, co było dla nich najważniejsze, czyli swoją księgę, a razem z nią też kontakt ze swoim Bogiem. No i jeździli po tym świecie, zakładali w różnych miejscach świata swoje osiedla, tam dalej byli z sobą, ale ten moment rozproszenia się Żydów po świecie też ma swoją nazwę, którą chciałbym, żebyście zapamiętali. I to się nazywa diaspora. Czasami nawet mówi się, że koniec świata nastąpi, kiedy diaspora się skończy, czyli wszyscy wrócą do ziemi obiecanej i tam zamieszkają. No ale póki co ciągle jeszcze żyją rozproszeni po świecie. Więc słówko diaspora też jest do zapamiętania. No i co? Myślę sobie, że to są najważniejsze rzeczy. Będziemy do tego wracać w odcinku o chrześcijaństwie, bo chrześcijaństwo jest, jakby powiedzieć, ciągiem dalszym judaizmu. Tymczasem żegnam się z wami i na koniec chciałbym wam coś jeszcze polecić. Mówiłem o tym też chyba na zajęciach, ale jeśli nie, to zajrzyjcie sobie na film animowany Książę Egiptu, bo jest przepiękny i on właśnie opowiada historię Mojżesza i tego, w jaki sposób on stał się przywódcą narodu wybranego i wyprowadził ich z Egiptu. To tyle ode mnie. Dwie polecajki, Szabat i Książę Egiptu. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem i do zobaczenia następnym razem. Cześć!